Henryk Sienkiewicz, rodzina Połanieckich. Połaniecki, zły, rozdrażniony lub usiłujący nad sobą panować, wszedł do pokoju pana Pławickiego. Ten, powitawszy się z nim, usadził go przy sobie na krześle, z góry przygotowanym, i wziąwszy go dłonią za kolano, spytał. Stachu, no wszak tego domu nie spalisz, wszak mnie, którym ci ręce otworzył, jak krewny nie zamordujesz, wszak mi dziecka nie uczynisz sierotą. Nie, domu nie spalę, wuja nie zarżnę, żadnego dziecka nie uczynię sierotą. Proszę nawet, by wuj w ten sposób nie zaczynał mówić, bo to do niczego nie prowadzi, a dla mnie jest nieznośnym. Dobrze. Odpowiedział pan Pławicki nieco jednak dotknięty tym, że jego styl i sposób wyrażania się tak małe zyskują uznanie. Pamiętaj tylko, że do mnie, do tego domu, przyjeżdżałeś jeszcze dzieckiem. Przyjeżdżałem, bo przyjeżdżała matka. Matka po śmierci ciotki Heleny przyjeżdżała dlatego, że wuj nie płacił procentów. I to wszystko nie ma się nic do rzeczy. Suma tkwi na hipotece od 21 lat z procentami zaległymi wynosi około 24 tysięcy rubli. Dla okrągłości niech będzie 20 równo. No ale tych 20 muszę mieć, bo po to przyjechałem. Pan Pławicki pochylił głowę z rezygnacją. Po to przyjechałeś. No tak. Ale czemu ty byłeś wczoraj taki inny, Stachu? Połaniecki, który pół godziny temu zadał to samo pytanie pannie Maryni, aż podskoczył na krześle, ale pomiarkował się jeszcze i rzekł. Proszę o przystąpienie do interesu. Ja się przed tym nie cofam. Tylko pierwej pozwól mi powiedzieć parę słów i nie przerywaj mi. Mówiłeś, że procentów nie płacił. Prawda. Ale czy ty wiesz dlaczego? Matka twoja nie oddała mi przecie całego swego majątku i nie mogła tego bez pozwolenia rady familijnej uczynić. Może gorzej dla was, że się tak nie stało. No, ale mniejsza z tym. Ostatecznie, wziąwszy te kilkanaście tysięcy rubli, powiedziałem sobie tak. Kobieta została. Sama na świecie z jedynym dzieckiem. Nie wiadomo, jak sobie poradzi, nie wiadomo, co może wypaść. A niechże te pieniądze, które ma u mnie, będą jej funduszem żelaznym. Niech rosną, by w danym razie miała o co ręce zaczepić. I od tej pory byłem, no, jakby waszą kasą oszczędności. Matka dała mi 12 tysięcy rubli, dziś masz u mnie przeszło 24. Oto rezultat. A teraz. Czyż zapłacisz mi za to niewdzięcznością? Na to Połaniecki rzekł. Kochany wuju Pławicki, proszę mnie nie brać ani za głupszego niż jestem, ani za wariata. Powiadam po prostu, ja się na takie plewy nie złapię, bo to za grube. Powiadasz wuj, że mam dwadzieścia cztery tysiące rubli. Więc gdzież są? Proszę o nie, bez gadaniny jeszcze takiej. A ja cię proszę o cierpliwość i umiarkowanie, choćby dlatego, żem starszy. Odrzekł z urazą i godnością pan Pławicki. Mam wspólnika, który za miesiąc wnosi dwanaście tysięcy rubli na umówiony interes. Ja muszę wnieść tyleż, powiadam to jasno i oświadczam. Po dwóch latach kołatania listami nie mogę i nie będę dłużej cierpliwy. Pan Pławicki wsparł rękę na biurku. Czoło na dłoni i milczał. Nareszcie chciałbym coś wiedzieć, zaczął połaniecki. Lecz tamten potrząsnął ręką, dając znać, że chce być jeszcze sam ze swymi myślami. Nagle podniósł rozjaśnioną twarz. Stachu, po co my się kłócimy, kiedy jest tak prosty sposób wyjścia? Jaki? Bierz margiel. Co? No sprowadź tu swego wspólnika, sprowadź jakiego no specjalistę, Szacujemy, mój margiel, zrobimy we trzech współkę. Twój jak się tam ten nazywa? No bigiel. Spłaci mi tyle, ile na niego wypadnie. Ty albo coś dopłacisz, albo nie. I pójdziemy razem. A zyski? Ha! Mogą być olbrzymie. Połaniecki wstał. Proszę pana, do jednej rzeczy nie jestem przyzwyczajony. Mianowicie, żeby ktoś drwił ze mnie. Ja nie chcę pańskiego marglu, tylko swoich pieniędzy. A to, co mi pan mówisz, uważam po prostu za niegodne albo bezrozumne wykręty. Nastała chwila ciężkiej ciszy. Jowiszowy gniew zaczął wzbierać na brwiach i na czole pana Pławickiego. Przez chwilę piorunował śmiałka oczyma, po czym, przysunąwszy się szybko do kołków, na których wisiała broń, zdjął myśliwski nóż i podając Połanieckiemu rzekł. – A więc jest inny sposób. Uderzaj! – i otworzył szeroko szlafrok. Lecz Połaniecki, nie panując już nad sobą, odtrącił rękę z nożem i zaczął mówić podniesionym głosem. – To jest licha komedia, nic więcej. Z panem szkoda tracić słów i czasu. Wyjeżdżam, mam. Wam Dosyć pana, pańskiego krzemienia, ale zapowiadam, że sumę moją sprzedam choćby za pół ceny pierwszemu z brzegu żydowi, który potrafi sobie z panem poradzić. Na to prawa ręka pana Pławickiego wyciągnęła się uroczyście. Idź, rzekł, sprzedawaj! Wpuść żyda w gniazdo rodzinne, ale wiedz o tym, że przekleństwo moje i tych, którzy tu żyli, znajdziecie wszędzie! Połaniecki wypadł z pokoju biały ze złości w salonie, zaś klął co wlazło, szukając swego kapelusza. Znalazłszy go, wreszcie chciał wyjść, zobaczyć czy bryczka nie zajechała, gdy wtem weszła Marynia. Na jej widok pomiarkował się nieco, lecz przypomniawszy sobie, że właściwie to ona zajmuje się wszystkim w krzemień, rzekł: Żegnam panią. Sprawę z ojcem pani skończyłem. Ja przyjechałem po moją należność, a on dał mi naprzód błogosławieństwo. Potem margiel, a potem przekleństwo. Dobry sposób płacenia należytości. Była chwila, że Marynia chciała wyciągnąć do niego rękę i powiedzieć Ja rozumiem pański gniew. Przed chwilą byłam także u ojca i błagałam go, żeby pana spłacił przed wszystkimi. Niech pan postąpi z nami i z krzemieniem jak pan chce, ale niech pan mnie nie obwinia. Niech pan nie myśli, że ja należę do spisku przeciw panu. Niech pan ma dla mnie trochę, choć trochę szacunku. Już jej ręka wysuwała się naprzód, już powyższe słowa zawisły jej na ustach, gdy Połaniecki podniecając się coraz bardziej wewnątrz i tracąc na nowo coraz bardziej równowagę dodał. Oświadczam to pani dlatego, że gdy pierwszego wieczoru chciałem był mówić z panią, pani obraziła się i odesłała mnie do ojca. Dziękuję za skuteczną radę, ale że ona lepsza dla państwa niż dla mnie, więc następną sam odmyślę. Wówczas Usta Maryni pobladły. W oczach zaświeciły łzy oburzenia zarazem głębokiej urazy. Podniosła głowę i rzekła. Może Pan mówić jak chce, o Belgii. Wszystko, za mną się nikt nie ujmie. I zawróciła ku drzwiom pełna w duszy upokorzenia, niemal rozpaczy, że są to Jedyne owoce, jakie zbiera za swoją pracę, w którą kładzie wszystkie siły i cały zapał swojej młodej prawej duszy. Łaniecki spostrzegł też, że przebrał miarę. Mając uczucia bardzo żywe, przeszedł w jednej chwili do litości i chciał biec za nią przepraszać, ale było już za późno. Marynia wyszła. To przyprawiło go o nowy napad złości. Tym razem jednak ogarnął ową złością i siebie samego. Nie żegnając się już z nikim, siadł na bryczkę, która tymczasem zajechała i ruszył z krzemienia. W duszy wrzał mu taki gniew, że przez czas jakiś nie mógł myśleć o niczym innym, tylko o zemście. Sprzedam, choćby za trzecią część ceny. Niech was stradują. Daję sobie słowo uczciwego człowieka, że sprzedam.